Halo, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z serii Ellen Grant. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie, tutaj sobie sztajerek będzie talerzował do końca moje pole. A ja dzisiaj biorę Deus Deutschwara i będę siał słonecznik. I jak starczy czasu. No i będę się przesunąć, a jak będzie mi się chciało, to jeszcze chyba na wóz sobie rzucę. O, gdzie ja pojechałem? Nie tu. Dobra, no skróty sobie przejadę. Jak starczy czasu, to jeszcze sobie na wóz rzucę na pole numer... Bez numeru. No te dwa kołgospy. No i zobaczymy, jak to będzie szło, tym 9-metrowym, ale powinno być dosyć szybko. No i jak skończy sztajerek, no to podepnę go do mojego siewnika i będzie siał ze mną sojusznik na tym dużym polu. Więc taki jest plan. A czy wypali, tego nie wiem. Ale ja chyba tam wjazd na pole przejechałem, z tego co mi się wydaje. A, dobra. Nie mogę go składać, bo ja nie z tej strony jestem. No i dobra, ważna komenda, której nie zrobiłem przed odcinkiem, o. Zaraz dużo lepiej. Dobra, składać siewnik. No może nie w tą stronę, GPS. O. I żeby było czym siać. Nawóz. To zrobię sobie tak. Przejedź. Idziemy go przejechać. No to tak, jak dasz radę, powiedziałem. Dobra, przejedź. No czemu nie chcesz? Co jest? Czemu nie możesz dotrzeć do celu? Dobra, nie wiem. Zobaczymy. Bo co, bo stoi na krasie w takim dziwnym miejscu? Nie wiem, zobacz później. Sieję sobie słonecznik. No i odcinek jest ten na poniedziałek. Oczywiście, no bo jak to zwykle z WSK 2 bywa jest na poniedziałek, to jest film na poniedziałek, a nagrywam go w środę, więc... Więc fajnie, fajnie. Ale chciałem go bardzo mocno już nagrać, ten odcinek. No bo wtedy mam wolny czas, to wtedy sobie nagrywam, tak? Że dzisiaj mam wolny czas, sobie nagrywam. Ogólnie jest 20, miałem ten odcinek nagrać o 18. Chciałem nagrać o 18, ale nie nagrałem z tego względu, że poszedłem sobie grać w CSK i tyle. Bo tak to już bym miał nagrany ten odcinek dawno. Już bym pewnie, może jeszcze bym sobie Felbruna nagrał. Jakbym miał, no teraz już nie wiadomo, że nie, ale... Bo jak skończę ten, jak wystarczy, że jeden dzień nie będę nagrywał, to... Znaczy, nie z Felbruna akurat, ale... Czekaj, nie wiem, co... Soboty nie muszę nagrywać, znaczy na soboty nie muszę nagrywać, a może tak. No bo jest nagrany. To tam mi zostały chyba jeszcze dwa odcinki do wypuszczenia. Albo trzy. Albo cztery. 10. No nie wiem. 10, a do 14 mam rzucony. A ja muszę tam jeszcze dwa odcinki sobie wyrenderować, więc... Z 17, ale to się da. O, to się nie martwcie. Dobra, ten ma 11 minut uprawy niby jeszcze. To niech sobie uprawia. Ładnie, spokojnie. Czemu on takie rzeczy robi? Ten siewnik. Czemu tak? Nie wiem. Czyby coś się stało? Po aktualizacji z tym siewnikiem? Przy takim aktualizacji normalnie działa. A może to coś z Deutschem jest, że tak, bo tak widać, że go...
podnosi, ale jednak nie. Nie wiem. Dziwna sprawa. Tak jakby nie może jechać po trawie, bo wtedy go podnosi. Nie wiem. Dziwna sprawa. No widzicie, tak, widzicie, jak nie jadę po trawie, to normalnie działa. Nie wiem. To jest farming. Farming mnie nigdy nie zaskoczy. Nie przestanie zaskakiwać, a może tak. Ciekawe, czy tutaj będzie skakał. Niby go podnosi, ale nie skacze. Nie przerywa tekstury. Więc nie wiem, czemu tam przerywało. No i to jest mój 11 sezon już w tej grze. Na tym save'ie. 11 sezon, a godzin mam... Wiecie, że ja sam nawet nie wiem ile. 100 godzin. 100 godzin już na Leningradzie. No to ja pierdzielę. No 100 godzin, a ja dopiero 2 pola kupiłem. W sumie nowe. To co ja przez te 100 godzin robiłem, kurde? Ale też bardzo dużo czasu na kontraktach spędziłem. Gdzie kasę zarabiałem, to też można to. No na Feldbrunie mam 240 godzin, no ale no dobra. No ale tam jest 120 odcinków, a nie 30. No ile jest? 37 chyba odcinków, tak? Chyba tak. Zresztą zaraz mogę nawet zobaczyć. Ellengradzik, ile jest odcinków? No Baleron jest 39, to wiem, bo Balerona było więcej, ale chodzi mi Ellengrad o ostatni odcinek. 36, no to 37 odcinek jest. 37 odcinków już. Albo dopiero. No i w kolejnym odcinku będziemy... chyba walczyć powoli z tym rzepakiem. Na tych dwóch polach i będziemy... w sumie nie wiem, co będę dalej robił. No może mam krowy pokazać. Że już się prawie rozmnożyły. Zostały 4 miesiące. No. No dobra, to idzie. No. 4, ile mu zostało? 7 minut. Właśnie nie wiem, czy jest sens, żeby on to uprawiał drugi raz to samo, tak? No bo trójka jest uprawiona, ale to zaraz zobaczę. W sensie wiem, że jest uprawiona. Bo taką kupiłem już, jak już była uprawiona. Ja ją chyba stależowałem? Na kontrakcie? Chyba tak. Nie wiem, co się odwaliło, ale dostałem darmowy kombajnicznik, więc żniwa mogą być ciekawe. Widzicie, Axela dostałem. I Zetora z przyczepami. Zetor to akurat na mnie cieszy, ale ten kombajn to czemu nie? Tylko header sobie wypożyczyć do niego i kosić na dwa. O! Słoneczyć na dwa? To nie jest głup. Pie. Ja przeżyłam przystawkę do kukurydzy. Ciekawe, czy ja będę mógł na moim polu kosić. Ale pewnie nie. Pewnie nie będę mógł, bo będzie wyskakiwać, że teren, że pojazd służy tylko do pojazdów. Co? Co ja powiedziałem teraz? Że narzędzie służy do pracy kontraktowej. O! Szukałem tego słowa. Tak na pewno będzie wyskakiwać. No i dobra. Zaraz puszczę tego pracownika tutaj. Niech on mi sieje trochę tego sądzika posieje na tym drugim polu. O, wymaga wałowania, właśnie. Jeszcze wały trzeba będzie ogarnąć na ten sądzik. No nie wiem, dobra, coś się ogarnie. Czemu ja zahaczyłem? A, bo tam jakaś, kurde, skrzynka do zrana została. Ja jej nie zauważyłem, jak jechałem.
No, dobrze, jeśli w lewo pojechał, nie? Gdybyś pojechał w prawo, to byś nie przejechał. No to jest niemożliwe, że ja o wszystko zahaczam. Po prostu wygląda na to, że jest. No i dobra. A ja mogę zrobić tak? Czekaj. A, jest on na klasę, dobra. I przejedź. A tak jakbym dał tu, to czemu nie? Aż mu pomogę, nie? Jak teraz nie pojedzie, to ja nie wiem. To może jeszcze fajnie, jakbyś miał na generacji przejazdu. Czyli po prostu był w takim punkcie, że nie mógł sobie znaleźć drogi. Dobra, zrobimy tak. Sałata, włącz. I na sprzedaż sobie ustawię. Ja muszę zobaczyć, czy ja mam tego delivera dodanego. Produkcja. Szklad? Nie, czekaj, gdzie to było. Zbiornik? Nie pamiętam, gdzie to było. Chyba w zbiorniku to było. Ale ja nie dodałem tego automatycznego nalewania wody. No nie. Niestety nie dodałem. No trudno. Nie dodałem, to nie dodałem. Powinno się pamiętać po prostu tu, ale znając mnie, to i tak zapomnę. Nie, no w tą stronę nie będę siadł, bo to za długo by mu zeszło. Wiem, że brak wody, ale to się da. To muszę pamiętać, żeby dodać sobie to gówno do nalewania wody automatycznego. I tyle. Zawsze to tam jakieś drobne pieniążki będą, nie? Jak już będzie sobie tam szklarnia robić. Czy tu te parę groszy będzie? Czemu tu stoi siewnik? Co tu się działo ostatnio? I dobra, w sumie tego mogę wziąć do siewnika. Landiniego do wałów. Właśnie, landiniego do wałów, a... Landiniego do wałów, a tego. Niejako mam już... Zetora do nawozów. O. No i dobra, niech oni sobie tu sieją. Czy to jest ten sam kąt? Nie. Ale dobra, niech sieje. Bo powinienem go tak puścić. Ja nim nie steruję. Jebany. Nie no, ale zmienię mu ten kąt, żeby siał tak samo jak Dojczyk, chociaż wiadomo, że Dojczyk i tak zaraz będzie pusty, więc zbyt dużo on tam sobie nie zasieje. No bo ja tak go powinienem puścić, o.
Pod tym kątem, no i teraz się będę zgadzać. No i dobra. Może mi się jeszcze uda zrobić przejazd. A, ty też, jak ty nie dojedziesz też, może przez to, że gdzieś za gumą. No, ciu nie strzeli, no. Przecież on dobrze stoi tym zatorem. A, no może w sumie trochę lepiej głęboko został. Ale teraz już powinien złapać. No. Dobra. Gdzie jest mój land? A mój land jest tu. Przez sam, znaczy no sam. No sam nie przyjechałem, mimo, ale chłop mi tu przyjechał. Zaraz nawozy i będziemy działać tutaj, na moich polach. O, wały są tam, więc zaraz zrobię kurs na wałowanie i będzie wałowane. Ale szybko idzie temu musztajerowi. Szybko idzie, bo po krótki jeździ, dlatego. Ech. 6-3, co to jest za przekładnia? 6-5, zobaczymy. Na 6-5 to będzie jechać najszybciej, jak się da. No i dobra, no. Oj. Musi zostać załadowany. No dobra, jak musi zostać załadowany, to musi. Nawracaj! A tu mam dwa, trzy pana na tym naszym, dlatego ja się zastanawiam, skąd ja mam pieniążki? Nie, już po prostu nie pamiętałem, że mam takie coś. Niestety. Na sam to pewnie na odcinku stawiałeś. No na pewno sam stawiałem, no bo nikt inny tego nie mógł mi postawić. Bo ja nikogo na ten safe nie zapraszam. No. A ile mamy? 17 minut. No to zrobię ten nawóz i będę powoli kończyć. Jakoś tak ostatnio mówiła wymania na te krótsze odcinki. No i dobra, wygeneruj kurs pracy polowej. Dobra, zrobiłem sobie 12-2. No a ty, ale no nie 235, majster. Czemu 130? A! Bo to nie ten kierunek. Jakbyś jeszcze strzałki umiał czytać, to byś wiedział, która strona się jedzie. No, o, i teraz pasuje. Dobra, dziabnę się mi na gospę. Daleko nie ma. A przy okazji zobaczymy sobie, jak fajnie przybywa wałowany. Do wałowania. Tu zaraz będę przybywać, jak będzie to dziewiątku musiał. Jakąś miniaturkę się fajną capnę, nie ma problemu. Tylko widzę, że ja wszystko zagarynam tym siewnikiem po drodze. A to tak nie miało być, że ja miałem wszystko zagarynać. No ale dobra, no. Puszczę ten siewnik i będę brał się za nawozy, tak? No i dobra, będę się brał zaraz za nawozy i będzie gitara. I łogin! Cyk i cyk. Dobra, znaczniki działają, chociaż nie potrzebuję, bo pracownik sieje, więc... Te musztajerka by nawet ładnie tutaj idzie. Widzę, że pół pola będzie nawiezione, a pół pola będzie nie nawiezione. Bo tamten mój siewnik nie ma podsiewacza. Bo tego zbiornika do przodu miał. Gdzie on skończył? A tu skończył. No, wiedziałem, że gdzieś tu.
Nie mogę zlokalizować tego punktu. Dobra, ty sobie tu majsterwałuj, ty sobie tu siej. A ja sobie pożyczę Zetora, bo dostałem. W sumie przez bóg gry dostałem go i dwie przyczepy. Sobie te przyczepy to bardziej jestem zadowolony z tych przyczep niż z tego Zetora. Ciekawe, czy go nie będzie podrywać. No tak, przecież to jest inna skrzynia biegów. Że muszę sobie sam zmieniać. Jakbyś tak szybko nie biegał, to też by było dobrze. Kurde. Do tyłu. Jest tu w ogóle coś na wozu? Oczywiście, że nie. Trzeba sobie nasypać, jak zwykle. Szerokość 43 metry. Nie wiem, 42, bo 43 nie da się. Dobra, ty sobie tu siej, przyjacielu. A, dobra, tutaj poprzeczniaka nie trzeba robić z tej strony. Z tej... Tutaj chyba tylko drzew trzeba będzie zrobić. No i oczywiście tutaj... Od góry, no to ja wiedziałem, że tutaj będzie problem z tym kawałkiem. Ale dobra, niech się, ja sobie to poprawię. Nie, no nie będę ruszał tego akcja po odcinku sprowadza, ale pewnie będzie pisać tak jak mówiłem, że pojazd tylko do pracy kontraktowej. Więc na moim polu nie będzie szło. Teraz pytanie, czy ja sobie to ugniecę, czy ja mam to... Dobra. No, to na wóz. No to on chyba tylko 18 może iść, więc dobra. Więc nie będę przemieniał tych biegów, no bo jak nie chcę iść szybciej. Nie będę kolegi popędzał. Czy wolałbym, żeby trochę szybciej, ale no nie da się. Sztajer ma jeszcze pół siewnika w sąsiku, więc no spokojnie. No i jeszcze jedno pole to raz dwa pójdzie. Szóstka też jest nawieziona już na pierwszą fazę. Ale to ja to nawiozę sobie, jak już będzie kwiecień. Oczywiście, w sumie nie wiem jak to nałożenie... A dobra, tam nie ma żadnego nałożenia. Dobra, coś wystrugamy. Ja muszę jeszcze kontrakty zacząć, czy w ogóle są jakieś kontrakty. Niby są to na nałożenie. Rolling? A, wałowanie. Nie byłem takiego moda na wałowanie. Się zastanawiałem. Z jego po polsku to nie pisze. Dawaj, 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 dawaj tym zatorem. Zator fajny będzie to mulczerka. I chyba tylko do mulczerka tak naprawdę. Do mulczerka i do rozsiewacza, bo przyczepy to będę raczej targał Deutschem i Landini. No. A Steyr to... W sumie ten zator też fajnie do zgrabiarki będzie pasował. Bo ja mam to fajną zgrabiarkę. Bo ja mam tego Samasza, więc... Do zgrabiarki jak najbardziej też będzie zatorek pasował. Bo wiele widziałem takich zestawów z Zetory Samasz. Niekoniecznie w farmingu, ale w realu. Na YouTubie przede wszystkim, no bo gdzie indziej. Jak nie na YouTubie. No i dobra, trzeba to ładnie podwałować i
podwałować, co się powiedział, rozrzucić ten nawóz, ładnie zakończyć odcinek i po sprawie. No bo jest 25 minuta, zanim ja to rozrzucę, to będzie 28, no to akurat 28 minut na poniedziałek. Może być w sumie. No i tak już więcej roboty nie mam, bo tylko sianie i wałowanie, więc nic ciekawego. A dobrze, ten nawóz to sobie wyskoczył tak o. Więc nie ma problemu. Sorry, że tego escape'a na okrągło klikam, ale ja lubię sobie patrzeć, czy wszystko jest dobrze nałożone. W teorii nie muszę patrzeć pod tego escape'a tak często. Ale to już jest choroba. Nie wiem czemu, ale ja lubię sobie tak pod escape'em. Jak robię nawozy w każdym farmingu, znaczy w każdym. No oczywiście w 17, 19 i 22, no bo w starych farmingach to nie miało znaczenia. No pod escape'em i tak tego nie było widać i tak. Bo tam tylko była jedna dawka nawozu i się ciemna tekstura robiła. W sumie teraz to też się robi ciemna tekstura, ale chodzi o to, że nie wiem. No, że pod escape'em tego nie było widać. O tym mi chodziło. Że musiałeś być fizycznie na polu i zobaczyć, czy jest pole nawiezione, czy nie. O to mi chodziło. O to mi chodziło. Że musiałeś przejść na pole, zobaczyć, czy jest ciemna tekstura gleby, czy nie. No i tak to wyglądało w starych planingach. No. Elegancko. Co ja wam mogę powiedzieć? Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się cieplutko. Cześć, pa, pa.